domastolicy.pl, jesteśmy ze strzelcem bramki na wagę remisu z Krystianem Pieczarą. Krystian, cieszy ta bramka? Na pewno jesteśmy zadowoleni, że strzeliliśmy bramkę na wyjeździe, bo to było jakby takie podstawowe nasze założenie. Szkoda, że nie dowieźliśmy tego wyniku do końca. Wydaje się, że rzeczywiście straciliśmy bramkę, robiąc w tym meczu tak naprawdę jeden poważny błąd, więc tym bardziej ten wynik nie do końca jest sprawiedliwy, bo wydaje mi się, że z przebiegu meczu byliśmy tym zespołem jednak, który mógł śmiało pomyśleć o 3 punktach w tym meczu. Szkoda, ale oczywiście trzeba z drugiej strony szanować ten punkt. Drugi mecz barażowy gramy u siebie na naszym boisku i jestem przekonany i pełen wiary, że już w przyszłym sezonie spotkamy się w drugiej lidze. Z najskuteczniejszym strzelcem Górnika Wałbrzych grałeś już w Kojniczance. Dzisiaj 1-0 dla Ciebie. Jak sądzisz, jak będzie w spotkaniu w Warszawie? No na pewno naszym atutem w drugim spotkaniu będzie... Przepraszam. Na pewno w drugim spotkaniu naszym atutem największym będzie to, że gramy u siebie. Ja już wcześniej wspominałem, powtarzam się raz kolejny, że nie jest to istotne, kto strzela te bramki. Dzisiaj bramkę strzeliła Polonia. Cieszymy się z tej bramki, bo w ostatecznym rozrachunku ona może być bramką zwycięską. Podobno pojawiły się oferty dla Twojego kolegi z Chojnic. Fajnie byłoby stworzyć taki napad w drugiej lidze? Oj, zaskoczyłeś mnie bardzo tym pytaniem. W ogóle o tym nie pomyślałem. Skoro pojawiają się do niego oferty, to życzę mu jak najlepiej. Ale teraz na głowie mam mecz rewanżowy u siebie w środę. Jebać Legię. Więc mam nadzieję, że wyjdziemy z tej potyczki zwycięsko, a te wszystkie sprawy transferowe i inne to są poza mną, poza nami, to nie jest istotne w tym momencie. Dziękujemy. Dzięki wielkie.